Dobry wieczór Państwu, Paweł Jaworski, jestem architektem i urbanistą. Dzisiaj opowiem o tym, jak wygląda planowanie przestrzenne w gminie, czyli planowanie przestrzenne na szczeblu lokalnym. I zgodnie z tą informacją, która jest na czacie umieszczona, zapraszamy Państwa do zadawania pytań po zakończeniu części wykładowej. Ona zajmie około pół godziny do 40 minut. To będzie prezentacja dotycząca tego, jak planowanie przestrzenne w gminie wygląda, z jakich etapów składają się poszczególne procedury, z jakimi dokumentami mamy do czynienia, jaka jest ich charakterystyka. No i w tej dalszej części postaram się odpowiedzieć na Państwa pytania, które dotyczą czegokolwiek związanego z urbanistyką czy z planowaniem przestrzennym. Czy to jakichś konkretnych sytuacji w Państwa gminach, czy zagadnień ogólnych związanych ze sporządzaniem planów miejscowych, czy jakąś logiką, z ich zawartością, z ich treścią. Okej, to startujemy. Kiedy myślimy o planowaniu przestrzennym, o lokalizowaniu inwestycji, realizowaniu zagospodarowania przestrzennego, to pod tym pytaniem, pod tym stwierdzeniem mogą kryć się bardzo różne procesy. Z punktu widzenia administracyjnego, prawnego, to mogą być jakieś pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych, czyli takie procedury, które reguluje prawo budowlane, ale też szereg innych działań prawnych, czy działań o charakterze prawnym, wynikających z ustaw innych niż ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Pewnie część osób spotkała się chociażby z lokalizacją czy rozbudową dróg w kategorii w trybie specustawy. Wtedy mamy do czynienia z zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej. Mamy wreszcie decyzje, które regulują wycinkę drzew lub krzewów. To są bardzo różne drogi, ścieżki postępowania, które wynikają z przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzeni miejskiej, wiejskiej, w każdym razie przestrzeni gmin w Polsce. I gdybyśmy chcieli uporządkować całe to spektrum działań prawnych, to powinniśmy wskazać dwie ścieżki, dwie takie zasadnicze drogi postępowania. Czyli to jest uzyskiwanie pozwolenia na budowę, zgłaszanie robót budowlanych w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy. Plan miejscowy to jest taki akt prawa miejscowego, który reguluje rozwój danej przestrzeni, jest uchwalany przez Radę Gminy i zawiera zbiór zasad, zbiór takich reguł gry, jak daną przestrzeń ukształtować. I ten miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego musi być zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, czyli dokumentu, który mówi o tym, jak cała gmina będzie się w przyszłości rozwijała. O tym jeszcze powiem później, jak te dokumenty wyglądają i co zawierają. No i z drugiej strony mamy tę ścieżkę, która wiąże pozwolenie na budowę z decyzją o warunkach zabudowy. No i decyzja o warunkach zabudowy jest decyzją administracyjną, jest wydawana na wniosek inwestora, czyli dotyczy takiej bardzo konkretnej inwestycji, specyficznego pomysłu na daną przestrzeń i dotyczy też pomysłu, który jakby pojawia się w samym wniosku. Czyli z jednej strony mamy postępowanie, które idzie tak jakby od góry, od gminy, od pomysłu na całą, na zagospodarowanie przestrzeni całej gminy, całego miasta czy całej wsi, poprzez skonkretyzowanie tych regulacji w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i potem w pozwoleniach na budowę. No a z drugiej strony mamy takie jakby postępowanie od dołu, wywoływane przez wnioski poszczególnych inwestorów. I decyzja o warunkach zabudowy nie musi być zgodna ze studium, czyli co do zasady może zdarzyć się tak, że decyzje o warunkach zabudowy będą sprzeczne z ustaleniami polityki przestrzennej, które obowiązują w danej gminie. I to, na czym chciałbym się skupić dziś, to procedura czy postępowanie, które zaczyna się pozwoleniem na budowę, a kończy studium lub na odwrót, w zależności od tego, czy patrzymy od strony działań mieszkańców, czy od strony działań gminy. Jeżeli to Państwo idziecie do urzędu i chcecie zrealizować jakąś inwestycję na danym terenie, czy interesujecie się konkretną inwestycją, no to Wy występujecie z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Urzędnik patrzy do planu miejscowego, bada, czy to pozwolenie na budowę jest z planem zgodne, czy sprzeczne.
a gdy sporządza plan miejscowy, to zagląda do samego studium. I tak jak już wcześniej wspominałem, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy to dokument, który reguluje rozwój całej gminy, czyli całego obszaru miasta czy wsi. I on ustanawia kierunki w zakresie funkcji poszczególnych obszarów, różnych zasad zagospodarowania, wskazuje, jak będzie się rozwijał układ drogowy, jak będzie się rozwijała infrastruktura techniczna, ale najważniejsze jest to, że dotyczy właśnie całego obszaru gminy. Plan miejscowy zajmuje się tą samą problematyką, ale już w mniejszej skali, czy w dokładniejszej skali. Plan miejscowy można sporządzić dla obszaru całej gminy, ale można też dla jej fragmentu, dla wybranych działek. I te regulacje, które są zawarte w studium na bardzo ogólnym poziomie, już w przypadku planu miejscowego są zapisane bardzo, bardzo konkretnie. No i decyzja o warunkach zabudowy to jest decyzja, którą otrzymuje wnioskodawca, jakiś inwestor, właściciel nieruchomości i to jest decyzja, która odnosi się do inwestycji, o którą się wnioskuje. Czyli nie wiem, chcemy zbudować dom, więc prosimy o ustalenie zasad zagospodarowania działki pod funkcję zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Gmina chce zbudować szkołę, chce zbudować jakiś obiekt usług publicznych, wówczas dla takiej funkcji te zasady są ustalane. Jakby spróbować porównać te trzy rodzaje dokumentów, aktów, decyzji, to możemy zobaczyć takie podobieństwa lub różnice. I tak jak tutaj Państwo widzicie, mamy zestawienie dotyczące studium, planu, decyzji o warunkach zabudowy w kilku kategoriach. No pierwsze to oczywiście natura prawna. Studium jest aktem wewnętrznego kierownictwa gminy, czyli obowiązuje gminę, obowiązuje urzędników gminy przy pracy, w szczególności nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, czy tworzenia jakichś inwestycji, zmian w przestrzeni gminy. Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego, czyli dotyczy wszystkich, którzy na danym obszarze działają, niezależnie od tego, czy są podmiotami, instytucjami publicznymi, czy inwestorami prywatnymi. Decyzja o warunkach zabudowy jest decyzją administracyjną, czyli dotyczy tylko tej jednej konkretnej sytuacji wskazanej przez wnioskodawcę. Przedmiotem studium, już o tym mówiliśmy, jest obszar całej gminy. Przedmiotem planu, obszar, który obejmuje uchwała o przystąpieniu do sporządzania planu. To może być cała gmina, to może być jedna dzielnica, jedno sołectwo, jakiś dowolny obszar. Nawet sporządzane w Polsce są plany miejscowe, które dotyczą jednej działki. I decyzja o warunkach zabudowy to tylko ten obszar, który jest wnioskiem objęty. Czyli Państwo wskazujecie, że prosicie o ustalenie warunków zabudowy dla działki przy jakiejś konkretnej ulicy. No i dla tej działki przy tej ulicy decyzja jest wydawana lub urząd odmawia ustalenia tej decyzji, jeżeli jest to niezgodne z prawem. I tak, ze względu na to, że studium jest aktem wewnętrznego kierownictwa, to zobowiązuje władze gminy do konkretnego działania. Plan miejscowy zobowiązuje wszystkich, którzy chcą prowadzić inwestycje na danym obszarze. No i decyzja dotyczy sytuacji prawnej wnioskodawcy, chociaż też oczywiście może być przenoszona na inną osobę, która chce z tej decyzji skorzystać przy pozwoleniu na budowę. Prace nad studium i nad planem inicjuje Rada Gminy i ona może działać na swój własny, z własnej inicjatywy, czyli to radni mogą zaproponować przystąpienie do sporządzania planu miejscowego lub może to uczynić wójt, burmistrz, prezydent. W przypadku decyzji to inwestor jakby wywołuje pracę nad decyzją o warunkach zabudowy. Procedurę planistyczną w przypadku studium i planu miejscowego również kończy Rada Gminy, czyli ta rada, która przystępowała do pracy nad dokumentem, ona decyduje o sfinalizowaniu tych prac.
Decyzję wydaje wójt, burmistrz, prezydent, czyli tylko w tym pionie władzy wykonawczej odbywa się cała praca nad decyzją. I jakby patrząc od strony mieszkańców danej gminy czy osób korzystających z przestrzeni, w przypadku prac nad studium i nad planem miejscowym udział w tej procedurze, w tych pracach może wziąć każdy, kto jest zainteresowany, bo to są procedury publiczne, otwarte, które zawierają element konsultacyjny, obowiązkowy. Natomiast w przypadku decyzji o warunkach zabudowy tylko strony postępowania, czyli tak co do zasady właściciele, użytkownicy wieczyści gruntów sąsiednich lub organizacje pozarządowe, których w zakresie, w których interesie prawnym leży problematyka planowania przestrzennego. I sama procedura planistyczna, czyli proces tworzenia studium czy to planu, jest prawnie usankcjonowana. Zaczyna się podjęciem uchwały inicjującej i kończy się również uchwałą, o tym już częściowo mówiliśmy wcześniej, to jest uchwała Rady Gminy. Przed podjęciem uchwały inicjującej przygotowuje się ekofizjografię, czyli takie opracowanie, które dotyczy problematyki środowiska, ochrony środowiska, zasobów przyrodniczych na danym obszarze i jest to też opracowanie, które jakby analizuje możliwości zmiany zagospodarowania terenu ze względu na te uwarunkowania środowiskowe. Kupuje się mapy, w przypadku studium mapę topograficzną, w przypadku planu miejscowego mapę zasadniczą, czyli takie podkłady geodezyjne, na których dokument w przyszłości będzie sporządzony. No i te wszystkie materiały służą do tego, żeby sformułować uchwałę inicjującą. Ona trafia na sesję Rady Gminy. Po tym, jak Rada przyjmie tę uchwałę, wójt, burmistrz, prezydent zaczyna zbierać wnioski. Pojawia się stosowne ogłoszenie i w oparciu o to ogłoszenie można złożyć wniosek dotyczący na przykład określonej funkcji na danym terenie, określonych zasad zagospodarowania. Wójt, burmistrz, prezydent zbiera wszystkie wnioski i je rozpatruje. Rozpatruje je w trakcie tworzenia planu. Oczywiście zgodnie z ustawą plan jest tworzony przez władzę wykonawczą, ale fizycznie sporządzają ten dokument urbaniści czy urbanistki, ludzie zajmujący się fachowo, profesjonalnie projektowaniem zagospodarowania przestrzennego. Gdy dokument jest gotowy, jest jeszcze taka rzecz, że może być konieczne uzyskanie zgody na wyłączenie z produkcji rolnej i leśnej gruntów rolnych lub leśnych. Wówczas taką procedurę się przeprowadza. Gotowy dokument razem z prognozami w przypadku studium środowiskową, a w przypadku planu miejscowego środowiskową i finansową, ten dokument przekazuje się do Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Gminnej czy Miejskiej albo jakiejkolwiek innej stosownej. Następnie do różnych organów opiniujących i uzgadniających projekt planu i po zebraniu opinii i uzgodnień przystępuje się do konsultacji, które polegają na wyłożeniu dokumentu do publicznego wglądu, zorganizowaniu dyskusji publicznej, zebraniu i rozpatrzeniu uwag. No i dokument z odpowiednimi załącznikami, czy to na przykład nierozpatrzonymi uwagami, czy w ogóle zarządzeniem w sprawie rozpatrzenia uwag, trafia na sesję Rady Gminy, która wszystkie te materiały analizuje, no i podejmuje uchwałę. Oczywiście może też dokument odrzucić, jeżeli uzna, że w tym kształcie dokument uchwalony być nie może. W procedurze planistycznej biorą udział różne organy, instytucje opiniujące i uzgadniające. O tym etapie już mówiliśmy. Ten zestaw jest bardzo obszerny i to są organy, które zajmują się stanem sanitarnym gminy czy powiatu, które zajmują się zarządzaniem drogami, ochroną środowiska, gospodarką wodną, ochroną złóż, czyli chociażby, nie wiem, organy administracji geologicznej. Mogą być to organy nadzoru górniczego w przypadku gmin górniczych lub dyrektor urzędu morskiego, jeżeli gmina jest położona na obszarze właściwości tego organu. Może to być jest to zawsze wojewódzki konserwator zabytków, organ, który zajmuje się obiektami o charakterze zabytkowym, które są wpisane chociażby do wojewódzkiego rejestru zabytków.
I to są organy, do których gmina wysyła projekt planu czy projekt studium i od nich uzyskuje stanowisko na temat tego, co urbaniści zaproponowali dla tej gminy. Czasami są to uzgodnienia, czyli takie stanowisko, które dla gminy jest wiążące, czasami są to opinie, czyli jakby stanowisko o charakterze doradczym. W przypadku studium i planu miejscowego to wygląda różnie. Ten zestaw organów również się zmienia, więc jeżeli Państwo będziecie szukali informacji na temat tego, jak wygląda obecny zestaw tych instytucji, no to na ten moment jest to ta lista, ale zawsze warto sięgnąć do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i to po prostu sprawdzić. Część czynności wskazanych w ustawie, a dotyczących procedury planistycznej, jest uregulowana również co do terminu. Same prace inicjujące swoich terminów nie mają. Zbieranie wniosków to jest pierwszy etap, który ma termin minimalny w ustawie. To jest minimum 21 dni. Ten okres może być oczywiście dłuższy, jeżeli taka jest wola władz gminy, żeby właśnie ten termin wydłużyć. Samo rozpatrywanie wniosków i praca nad projektem planu miejscowego nie jest czasowo ograniczona. To wynika z tego, że może być tak, że do planu czy do studium wpłynie bardzo duża liczba wniosków. Ich rozpatrywanie jest bardzo czasochłonne. Wcześniej ten termin był w ustawie wskazany, ale z tego zrezygnowano. No też nie zawsze jest tak, że pewne wnioski przed rozpoczęciem pracy nad projektem można rozpatrzyć. To znaczy można zdecydować, czy je przyjmiemy, czy odrzucimy. Samo uzyskiwanie uzgodnień i opinii również jest czasowo ograniczone. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mówi o tym, że wójt, burmistrz, prezydent, wysyłając projekt dokumentu do uzgadniania czy do opiniowania, wyznacza taki termin na zajęcie stanowiska przez organy zewnętrzne. Jest to minimum 14, maksimum 30 dni. Organ, który otrzyma taki projekt dokumentu, może ten termin wydłużać do tej granicy 30 dni, jeżeli w ciągu terminu wskazanego przez wójta stanowiska zająć nie będzie mógł. Wyjątkiem są organy inspektora sanitarnego i Dyrekcji Ochrony Środowiska, które mają 30 dni na ustosunkowanie się do projektu planu miejscowego czy projektu studium. To wynika z przepisów odrębnych wobec ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Kolejne etapy, które są prawnie uregulowane, to kwestia ogłaszania o konsultacjach. Musi się to odbyć minimum 7 dni przed ich rozpoczęciem. Same konsultacje, czyli wyłożenie do publicznego wglądu, muszą trwać minimum 21 dni. Proces zbierania uwag po wyłożeniu też ma ramy czasowe. W przypadku studium jest to minimum 21 dni, w przypadku planu miejscowego minimum 14 dni. Jeżeli chodzi o czas na rozpatrzenie uwag, w przypadku studium nie ma takiego ograniczenia. Tych uwag może być bardzo dużo, czasami nawet kilka tysięcy. W przypadku planu miejscowego to jest maksimum 21 dni. I po tym, kiedy rozpatrzymy uwagi, przekazujemy, już o tym mówiliśmy, projekt naszego dokumentu do Radzie Gminy do rozpatrzenia, ale nie mamy na to określonego czasu. To znaczy czasami dzieje się tak, że po rozpatrzeniu uwag prace nad planem się zatrzymują albo jakby wprowadzenie zmian do projektu planu miejscowego, które wynikają z rozpatrzenia uwag, jest bardzo czasochłonne i żmudne. No i ten okres pomiędzy zakończeniem konsultacji a podjęciem uchwały kończącej pracę nad dokumentem znacząco się wydłuża. Dokumenty, które są sporządzane i uchwalane, dokumenty planistyczne, są w różny sposób kontrolowane. Mówiliśmy o organach, instytucjach, które opiniują i uzgadniają dokument, ale sam plan miejscowy kontrolowany jest przez wojewodę. Po uchwaleniu gmina wysyła dokumentację prac planistycznych do służb urbanistycznych wojewody, które sprawdzają, czy cała procedura przebiegała zgodnie z prawem i czy dokument wygląda tak, jak wyglądać powinien, jak to jest ustanowione w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. No i z drugiej strony, już w sytuacjach takich bardzo awaryjnych i
krytycznych przez sądy administracyjne. Kontrola sądu administracyjnego odbywa się wtedy, kiedy ktoś ten dokument zaskarży do sądu. Może ten dokument zaskarżyć wojewoda, może każda z osób, która wykaże swój interes w tym zakresie, na przykład, nie wiem, właściciel nieruchomości, który był wykluczony z procesu konsultacji czy coś takiego. I same ustalenia dokumentu mogą też kontrolować mieszkańcy w ramach procedury konsultacyjnej, czyli zbierania wniosków czy zbierania uwag, zapoznawania się z projektem w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu i w trakcie dyskusji publicznej. I sam plan miejscowy obejmuje bardzo różnorodną problematykę, do różnych kwestii się odnosi. Pierwsza rzecz to ład przestrzenny, zagadnienia urbanistyki i architektury, kształtowania przestrzeni w zakresie gabarytów, kolorystyki chociażby. Planowanie przestrzenne zajmuje się również kwestiami krajobrazowymi, tym jak krajobraz jest obecnie ukształtowany i w jaki sposób nowe formy ten krajobraz mogą wzbogacać. Odnosi się do kwestii ochrony środowiska, gospodarowania wodami, ochrony gruntów rolnych i leśnych. Wspominałem po drodze, że sama procedura planu miejscowego, tworzenia planu miejscowego może wymagać uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia takich gruntów rolnych i leśnych na inne cele, ponieważ one co do zasady podlegają ochronie i urbaniści pracujący nad tymi dokumentami powinni te kwestie uwzględniać. Odnosi się oczywiście do dziedzictwa kulturowego, do ochrony zabytków. Sam plan miejscowy może też zasady ochrony zabytków w pewnym stopniu wyznaczać. Walory ekonomiczne przestrzeni i w ogóle problematyka ekonomicznej wartości przestrzeni jest również istotna z tego względu, że plan miejscowy akurat na wartość nieruchomości może wpływać. Odnosi się do kwestii obronności bezpieczeństwa państwa. Może być tak, że pewne tereny są strategiczne z punktu widzenia tej problematyki. Są też organy, które kontrolują pracę urbanistów i gmin w tym zakresie. Infrastruktura techniczna, infrastruktura komunikacyjna to kolejny element, czy kolejna przestrzeń problemowa pracy urbanistów i gmin. No i cała problematyka konsultacyjna, czyli zapewnienie udziału społeczeństwa, przejrzystości, jawności procedur planistycznych, które odbywa się chociażby w ten sposób, że zapewnia się Państwu możliwość składania wniosków, uwag, o tym już dwukrotnie mówiliśmy. I to, co wpływa na kształt planu miejscowego i co brzmi tak może bardzo abstrakcyjnie na poziomie zasad, przetłumaczone jest na konkretne procedury, na konkretne sytuacje. No z jednej strony mamy pewne ograniczenia, uwarunkowania organizacyjne, o których mówiłem wcześniej. Prawo wyznacza konkretne organy gminy, które zajmują się przyjmowaniem dokumentów i ich sporządzaniem. To są organy stanowiące lub wykonawcze w gminie, Rada Gminy czy Wójt, Burmistrz, Prezydent. Druga płaszczyzna to uwarunkowania wynikające z zagospodarowania terenu. Kiedy urbanista tworzy projekt planu, bada to, jak przestrzeń jest obecnie ukształtowana, analizuje tę przestrzeń fizycznie, ale też analizuje wskaźnikowo, czyli sprawdza chociażby, jaka jest obecnie powierzchnia zabudowy poszczególnych terenów, jaka jest intensywność zabudowy, czyli tak mówiąc w skrócie, jaką część powierzchni terenu zajmują obiekty budowlane, wszystkie ich kondygnacje. Bada, w jaki sposób ustalenia jego czy jej dokumentów płyną na ład przestrzenny. Tutaj pokazuję akurat wizualizację do jednego z planów miejscowych, gdzie tę problematykę ze względu na rozbudowaną procedurę konsultacyjną badano łącznie z mieszkańcami. To znaczy akurat to, w jaki sposób projekt planu wpływa na ład przestrzenny, było szczegółowo analizowane i wizualizowane.
Oczywiście tę problematykę architektoniczną i urbanistyczną, na nią można spojrzeć na różnych poziomach. Nie zawsze to jest kwestia kształtu zabudowy, czasami to jest problem zagospodarowania przestrzeni publicznych, tak jak to się odbywało, tak jak się to działo w Łodzi, gdzie na Starym Polesiu analizowano ukształtowanie terenów zieleni w pasach dróg, na placach i na skwerach. Tak, o tej ochronie gruntów rolnych i leśnych już wspominałem, ale tłumacząc to na konkretne regulacje, co do zasady jest tak, że grunty rolne i leśne podlegają ochronie. Plan miejscowy może w tę ochronę na różnych zasadach ingerować. W przypadku gmin, które nie są miastami, ta ingerencja odbywa się w taki sposób, że uzyskuje się zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów na inne cele. W przypadku miast tej ochrony nie ma. Kwestia ochrony środowiska to również problematyka ochrony przed powodzią. Powstały mapy zagrożenia powodziowego dla wielu rzek w Polsce i ta dokumentacja sporządzona przez Zarząd Gospodarki Wodnej Krajowe to jest wytyczna do ustaleń planu miejscowego, też taki element, który ogranicza swobodę dysponowania gruntami na różne cele. Kolejna rzecz, do której plan się odnosi i na którą też plan może wpływać w zakresie ochrony środowiska, to zanieczyszczenie hałasem. Są w Polsce normy hałasowe dla poszczególnych funkcji terenu, bardziej restrykcyjne na przykład dla usług ochrony zdrowia i mniej restrykcyjne dla chociażby, nie wiem, terenów zieleni czy zabudowy mieszkaniowej. Skażenie hałasem decyduje o tym, na jaką funkcję możemy teren przeznaczyć, ale też jest to problematyka badana pod względem wpływu określonych funkcji na późniejszą przestrzeń, na późniejsze jej użytkowanie. Ochrona środowiska to wreszcie takie rzeczy jak składowanie odpadów. To też jest element, który może swobodę planistyczną ograniczać i może decydować o tym, że pewne funkcje na danym obszarze mogą się znaleźć lub znaleźć się nie mogą. W przypadku ochrony zabytków mamy do czynienia z różnymi formami ochrony, które na planowanie przestrzenne wpływają. Z jednej strony mamy obiekty wpisane do rejestru zabytków, czyli takie obiekty, do których zasady ochrony ustala konserwator zabytków. Mamy parki kulturowe, mamy pomniki historii. Mamy wreszcie ochronę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ponieważ jest też tak, że urbaniści, gmina może ochroną na podstawie planów miejscowych objąć jakiś obszar czy jakiś obiekt, który uznaje za szczególnie cenny dla lokalnej historii, dla lokalnej społeczności, dla tożsamości tej społeczności. No i w studium i w planie miejscowym ochroną ten obiekt objąć. Jeżeli chodzi o problematykę ekonomiczną i kwestię kształtowania wartości nieruchomości przez dokument planistyczny, o czym już wspominałem, no to może się odbywać na dwa sposoby. Z jednej strony jest to podnoszenie wartości nieruchomości, z drugiej strony spadek. W tych dwóch sytuacjach w różny sposób gmina się zachowuje. Albo pobiera opłatę planistyczną, albo wypłaca odszkodowanie, proponuje grunt zamienny. W każdym razie ważne, żeby pamiętać o tym, że każda decyzja urbanistyczna gminy ma swoje konkretne skutki ekonomiczne czy skutki w zakresie gospodarki nieruchomościami i z tych skutków trzeba się rozliczyć i jakoś się do nich odnieść. No tak, wreszcie to, co nam w dużym stopniu ogranicza, kształtuje swobodę planistyczną gminy, czyli kwestia ochrony prawa własności. Urbaniści badają strukturę własnościową terenu, patrzą nie tylko na to, jak wyglądają granice działek, ale granice poszczególnych nieruchomości, gruntów należących do różnych osób fizycznych, prawnych. I robią to ze świadomością tego, że w tę strukturę mogą zaingerować, na przykład wyznaczając tereny dróg publicznych, które w przyszłości trzeba będzie wykupić.
Prawo własności to oznacza nie tylko samą możliwość jakby decydowania, rozporządzania tą nieruchomością, ale ma też swoją drugą warstwę, czyli taką przeszłość administracyjną. Kiedy sporządzamy plan miejscowy, patrzymy na to, w jaki sposób właściciele gruntu dotychczas chcieli ten grunt zmienić, jakie mieli plany inwestycyjne. To się odzwierciedla w decyzjach administracyjnych, decyzjach o warunkach zabudowy, które wcześniej przed planem miejscowym były wydawane. Wreszcie patrzymy na infrastrukturę komunikacyjną, infrastrukturę techniczną, czyli te sieci, które kształtują potem możliwość zagospodarowania terenu. Kiedy szukamy działek budowlanych w dokumencie planistycznym, to patrzymy, czy one dostęp do drogi publicznej mają, czy nie. Jeżeli nie mają, to w jaki sposób można go zapewnić. Wreszcie patrzymy na infrastrukturę techniczną, czyli na dostęp do wodociągu, gazociągu, ciepłociągu i tak dalej, czyli tych sieci infrastruktury technicznej, które potem będą zapewniały komfort użytkowania poszczególnych terenów, a czasami będą w ogóle decydowały o możliwości ich zabudowy. Te regulacje prawne związane z infrastrukturą techniczną czasami są bardzo szczegółowo uregulowane. Z jednej strony to mogą być normy techniczne dotyczące usytuowania poszczególnych elementów. Z drugiej strony mogą to być konkretne przepisy, jak się to dzieje w przypadku infrastruktury łączności publicznej. Jest ustawa, która wskazuje, że w dokumentach planistycznych nie można wprowadzać zakazów dotyczących lokalizacji takich elementów technicznych związanych z telefonią, chociażby z telefonią komórkową. To jest bardziej skomplikowane, ale chciałbym tylko zasygnalizować, że z takimi regulacjami też się można spotkać. Także nie do końca jest tak, że gmina pewnych rzeczy może po prostu zakazać albo pewne rzeczy nakazać. To jest tak, że urbanista tworząc projekt planu musi na te ograniczenia prawne ważniejsze niż lokalne uwarunkowania też spojrzeć. No i to zachowanie jawności procedur, mówiliśmy o składaniu wniosków, o wnioskach, które dotyczą konkretnej lokalizacji, czyli są potem podstawą pracy urbanisty, no ale też procedura konsultacji społecznych, czyli takie spojrzenie na wynik pracy urbanisty, który zapewnia publiczny dostęp do tych wyników, do projektu planu. Chciałem jeszcze taką jedną rzecz zasygnalizować, zanim rzucimy okiem na to, co w planie miejscowym się znajduje. To znaczy wszystkie te uwarunkowania dotyczące zagospodarowania przestrzennego, rozwoju przestrzennego konkretnej gminy w Polsce można prześledzić samodzielnie i do tego służą geoportale. To są takie portale internetowe, które gromadzą dane przestrzenne, informacje dotyczące zagospodarowania przestrzennego czy rozwoju przestrzennego poszczególnych obszarów. Takich geoportali jest bardzo dużo. Ja sam korzystam często z geoportalu krajowego, on jest tutaj wymieniony pod numerem 1, czy różnych geoportali tematycznych, na przykład związanych z ochroną środowiska, które prowadzi główny dyrektor ochrony środowiska, z problematyką geologiczną, na przykład kiedy szukam granic terenów górniczych, czy hydroportal prowadzony przez Zarząd Gospodarki Wodnej, z którego możecie się Państwo dowiedzieć na przykład, jakie są zasięgi obszarów zagrożonych powodzią. Wreszcie swoje geoportale prowadzi administracja regionalna, czyli marszałkowie województw, no i prezydenci, wójtowie, burmistrzowie gmin, starostowie powiatów. Tak jak mówiłem, geoportali jest bardzo dużo, warto do geoportalu dla swojej gminy czy dla swojego powiatu zajrzeć, ponieważ tych wszystkich informacji, o których wspominałem wcześniej, wszystkie te informacje można stamtąd pozyskać. Może nie wszystkie, może brakować informacji, nie wiem, o strukturze własnościowej terenu, ale już na przykład dane dotyczące lokalizacji obszarów objętych ochroną na mocy przepisów o ochronie przyrody czy ochronie zabytków, to te dane tam Państwo znajdziecie. I ta cała problematyka, te ogólne zasady zlewają się do bardzo konkretnych wytycznych, które później w planie miejscowym się znajdą. Sam dokument, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wyznacza po pierwsze sposób użytkowania, czyli funkcje, jakie dany teren będzie pełnił.
może zawierać regulacje dotyczące minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych, czyli może być tak, że gmina zdecyduje, że na danym terenie nie powstają działki mniejsze niż, nie wiem, 400 metrów kwadratowych, to może niewiele, ale mniejsze niż na przykład 1000 czy 2000 metrów kwadratowych. Plan miejscowy odnosi się do terenów biologicznie czynnych, czyli wyznacza regulacje dotyczące minimalnego udziału takiej powierzchni biologicznie czynnej, takiej powierzchni przede wszystkim zielonej, ale też powierzchni pod wodami i powierzchni stropodachów zielonych, odpowiedniej powierzchni, ich stosunek do powierzchni działki budowlanej. Chodzi o to, żeby zapewnić to, że na każdym terenie znajduje się jakaś zieleń. Ma to znaczenie oczywiście dla jakości funkcjonowania na tym obszarze, ale też dla takich problemów jak na przykład mała retencja, czyli absorpcja wód opadowych, żeby odbywało się to na działce, a niekoniecznie do kanalizacji. Plan miejscowy wyznacza udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki, czyli decyduje o tym, jaka część nieruchomości będzie mogła być w przyszłości zabudowana. Jest to wskaźnik procentowy, czyli kiedy mamy wskaźnik na poziomie 50%, to wtedy wiemy, że 50% tej działki może być zabudowane. Na tej powierzchni może znaleźć się jakiś budynek lub budynki, bo to nie zawsze będzie jeden obiekt. Zawiera wreszcie linie zabudowy, czyli linie, które ograniczają maksymalny obszar do zabudowy, do zagospodarowania. Może decydować o usytuowaniu budynków w stosunku do terenów publicznych, czyli możemy powiedzieć, że ze względu na, nie wiem, charakter zabudowy w tej miejscowości, które ma swoje uzasadnienie historyczne, budynki powinny być lokalizowane kalenicą równolegle do drogi albo kalenicą prostopadle do drogi, tak jak się to dzieje chociażby na Opolszczyźnie. Plan zawiera wreszcie szereg innych wskaźników i parametrów urbanistycznych, maksymalną wysokość zabudowy, gabaryty budynków, czyli ich objętość, ich bryłę, określa geometrię dachów, ale też może odnosić się do ich pokrycia, czyli jakby materiałów, które wykańczają dach, które stanowią jego powierzchnię, czy będą stanowiły jego powierzchnię w przyszłości. Odnosi się do kolorystyki obiektów budowlanych, jeżeli jest taka potrzeba, ale też do różnych innych zagadnień niearchitektonicznych, jak na przykład minimalna liczba miejsc do parkowania, które powinny na danym terenie być zrealizowane. Wreszcie plan miejscowy, jeżeli sporządzany jest dla obszaru przestrzeni publicznej, może wyznaczać regulacje, jakieś normy, zasady dotyczące nośników reklamowych, obiektów małej architektury, ale też sytuowania tymczasowych obiektów usługowych, handlowych, zieleni, różnych urządzeń technicznych w tejże przestrzeni. I kiedy mówimy o funkcjach danego terenu, to mamy na myśli pewien kod kolorystyczny, tekstowy, też pewien zapis tekstu planu, który jest prawnie unormowany. Jest rozporządzenie z 2003 roku, którego tytuł Państwo widzicie w stopce. To rozporządzenie klasyfikuje różne przeznaczenia terenu, na przykład zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna, usługowa, i tym kodem później przy pracy posługują się projektanci. Jeżeli chodzi o parametry i wskaźniki urbanistyczne, to sposób ich liczenia również jest prawnie uregulowany, ale żeby jakoś je lepiej zrozumieć, to możemy popatrzeć na ten rysunek po prawej stronie. To jest rysunek z publikacji Stowarzyszenia Odblokuj, plan miejscowy, o co tu chodzi. To jest broszura dostępna w internecie w formie PDF-a, która na bardzo prostych rysunkach, schematach pokazuje, o co tak naprawdę chodzi. Tak? Czyli jeżeli mamy linię zabudowy, to jak ją zrozumieć? Jeżeli mam linię zabudowy obowiązującej, czy linię zabudowy tak obowiązującą lub nieprzekraczalną, czyli jak wtedy ten budynek na działce może być usytuowany. Jeżeli mamy linię obowiązującą, to znaczy, że ściany tego budynku będą położone na tej linii właśnie. Jeżeli mamy linię nieprzekraczalną, no to jest tylko jakby sygnał, że żadna ze ścian budynku nie przekroczy tej linii.
Mamy regulacje dotyczące wysokości zabudowy. To jest tak, że sposób liczenia wysokości zabudowy akurat w prawie jest opisany dość szczegółowo. Tak w skrócie mówiąc, to jest odległość pomiędzy najniżej położonym wejściem do budynku, poziomem terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku, a najwyższym elementem zadaszenia bez urządzeń technicznych. Wreszcie mamy te parametry związane z powierzchnią zabudowy, czyli tym, co się znajdzie pod budynkiem, a właściwie pod rzutem wszystkich elewacji budynku na teren. No i teren biologicznie czynny, teren, na którym się znajdzie w przyszłości zieleń, trawy, drzewa, takie elementy biologiczne. No i ten wskaźnik, sposób liczenia wskaźnika intensywności zabudowy, najbardziej abstrakcyjnego wskaźnika, który dotyczy podziału powierzchni wszystkich kondygnacji budynku przez teren, przez działkę, na której się znajduje. Plan miejscowy wreszcie reguluje kwestie związane z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, określa parametry sieci, czyli wskazuje różne elementy o charakterze takim magistralnym, które są ważne dla funkcjonowania infrastruktury w danym miejscu, ale też drobniejsze elementy. W przypadku dróg wyznacza parametry i klasy tych dróg, czy to jest, nie wiem, jeżeli widzimy taki zapis KDZ, KDG, P, KDL, to jest symbol, który odnosi się do klasy drogi, do klasy lokalnej, zbiorczej i głównej. I to jest tak, że z każdą tą klasą wiążą się jakieś minimalne parametry techniczne, które dana droga musi spełniać. Czyli to nie jest tak, że w jakiś dowolny sposób tutaj gmina te parametry wyznacza. Jeżeli chodzi o klasyfikację dróg ze względu na to, przez kogo ona jest zarządzana, czy to nie wiem, jest droga wojewódzka, powiatowa i gminna, czyli ten rodzaj drogi wpływa potem na sytuowanie zabudowy i minimalną odległość zabudowy od tych dróg, czyli taką minimalną wartość, którą urbaniści w planie miejscowym wyznaczają. Tak, i to myślę, że tyle tytułem wstępu. Z obiecanych 40 minut zrobiły się 40-42. Tak, czy możemy otrzymać? Myślę, że tak. Prezentacja będzie dostępna. Okej, okay, ale chciałbym się upewnić, prezentacja będzie drogą mailową dostępna. Okej, okay, dobra. Więc tak, zdecydowanie będziecie Państwo mogli się z tymi elementami zapoznać. Na końcu prezentacji jest również mój adres mailowy. Może być tak, że będziecie Państwo mieli pytania związane z jakimiś szczegółami, nie wiem, sposobem wyliczania jakichś parametrów albo zastosowaniem określonych parametrów na obszarze, którym się zajmujecie, no to proszę wówczas o sygnał i postaram się w jakimś tam rozsądnym czasie odpowiedzieć. Czy wykład był nagrywany i będzie go można odtworzyć? Tak, będzie go można odtworzyć. W jaki sposób wójt musi uwzględnić lub nie uwzględnić uwag do planu lub do studium? To jest tak, że ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mówi wprost, że sposób rozpatrzenia wniosków lub uwag przez wójta burmistrza nie podlega zaskarżeniu do studium. To znaczy
czyli jakby organ sporządzający dokument sam decyduje o tym, czy te uwagi uwzględni, czy ich nie uwzględni. No i komunikuje to Państwu, jakby dlaczego tych uwag nie uwzględnił, jeżeli je odrzuci. Podaje konkretne argumenty, no ale Państwo nie możecie tego zakwestionować. Jedyne, co możecie zrobić, to zaskarżyć cały plan, jeżeli jest taka sytuacja, że nie zgadzacie się z jego ustaleniami, ale to może odbyć się dopiero jakby po zamknięciu, tak? Czyli jeżeli mamy projekt planu, jeżeli mamy plan uchwalony, odrzucone jakieś uwagi i kwestionujecie Państwo ustalenia tego dokumentu, no to zaskarżyć możecie sam dokument, a nie sposób rozpatrzenia uwag czy wniosków. Z czego wynika podział działek na planie miejscowym? Nie wiem, czy ja dobrze rozumiem pytanie. Podkładem do planu miejscowego jest mapa zasadnicza. Mapa zasadnicza uwzględnia ten podział działek, podział nieruchomości, który jest obecnie obowiązujący, istnieje w danej gminie. Plan miejscowy nie może zawierać, chociaż nie może, widziałem takie plany, które to mają, chociaż tak być nie powinno, które na rysunku mają wyrysowany podział na działki, czyli jakby bierzemy rysunek do ręki i widzimy, że tam podział na działki ma być zupełnie inny niż jest obecnie. No takich rzeczy się robić nie powinno. Zgodnie z ustawą plan miejscowy może wyznaczać zasady podziału nieruchomości, czyli może powiedzieć, że działki nie mogą być mniejsze niż 1000 metrów, ale nie może wskazywać, jak będą dokładnie przebiegały granice tych nieruchomości. Jedynym wyjątkiem bardzo rzadko stosowanym w Polsce od tej reguły jest procedura scaleń i podziałów nieruchomości. To jest taka specjalna procedura prawna wywoływana między innymi planem miejscowym, gdzie dokonuje się scalenia wszystkich nieruchomości i potem ich wtórnego podziału, żeby możliwe było ich zagospodarowanie na pożądaną funkcję. Żeby podać przykład, w Małopolsce jest często tak, że w małopolskich gminach, że mamy podział na działki, które są bardzo wąskie i bardzo długie. Zagospodarowanie takich działek jest bardzo trudne, więc jeżeli chcielibyśmy wprowadzić tam funkcję mieszkaniową, jednorodzinną, mieszkaniową, wielorodzinną czy usługową, jakąś funkcję, która wiąże się z odpowiednim kształtem działek, to może się okazać, że wówczas scalenie jest nieuniknione, że trzeba te działki połączyć i podzielić według innego układu geometrycznego, żeby w ogóle można je było w przyszłości zabudować. Działkowcy z mojej miejscowości chcieliby, aby ich ogródki zostały wpisane do planu zagospodarowania. Co muszą zrobić? Złożyć wniosek o takie uwzględnienie takiej funkcji w planie miejscowym. Ważne jest to, że plan miejscowy musi być zgodny ze studium, czyli najpierw trzeba sprawdzić, czy taka funkcja jest w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wskazana. I jeżeli tak będzie, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w planie miejscowym te ogródki też były zapisane jako teren przeznaczony właśnie pod tę funkcję. Jeżeli jest tak, że studium zawiera zapis o tym, że obecne zagospodarowanie terenu czy obecna funkcja jest zawsze z tym studium zgodna, to niezależnie od tego, co studium wyznacza jako docelowy kierunek zagospodarowania, no to wówczas można takie przeznaczenie, taki kierunek zagospodarowania w planie miejscowym wskazać i utrwalić. Co dalej po uchwale w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości, jeśli została podjęta w poprzedniej kadencji Rady Gminy? To jest tak, że można przystąpić do sporządzania planu miejscowego i jakby nigdy nie skonsumować tej uchwały. Albo pracować bardzo długo nad zbieraniem wniosków, nad tworzeniem założeń planu. I ustawa, żadna z ustaw właściwie nie mówi o tym, że gmina musi się spieszyć albo że musi sporządzić plan miejscowy w określonym czasie. W
Więc jedyne, co można zrobić, no to nie wiem, apelować do radnych, czy apelować do wójta, burmistrza, prezydenta, żeby przyspieszył pracę, ale nie ma żadnej możliwości nacisku, czy jakby dyscyplinowania czasowego władz gminy. Po przyjęciu uchwały inicjującej przez Radę Gminy, wójt, burmistrz, prezydent powinien przystąpić do zbierania wniosków. No i tak, i to jest jego zadanie, ale nie musi tego zrobić natychmiast. Ja bym bardzo prosił o przewinięcie czatu do góry, bo uciekły jakieś pytania. Jak można pozyskać informacje na temat struktury własnościowej terenu? Powiedziałeś, że te informacje może nie być na geoportalu. No tak, tak. Te informacje nie musi być na geoportalu. Zazwyczaj można znaleźć informacje takie jakby uproszczone, czyli nie możemy się dowiedzieć, kto konkretnie jest właścicielem terenu, ale przepraszam, ale możemy uzyskać informacje o tym, czy jest to teren, który należy do podmiotu publicznego, czy do jakiejś osoby fizycznej, osoby prywatnej. Konkretny właściciel terenu, jeżeli to są grunty prywatne, znaczy jego dane są chronione, czyli nie możecie Państwo pójść do urzędu, zadzwonić do urzędu i poprosić o taką informację, kto jest właścicielem działki na ulicy Chabrowej 7 i czy to jest pan Józef czy pani Genowefa. Takiej informacji urząd nie ma prawa Państwu udzielić. Jeżeli chodzi o takie zagregowane informacje o typie własności, no to ja bym próbował ewentualnie przez wniosek o dostęp do informacji publicznej. Nie jestem prawnikiem specjalizującym się w tym zakresie, ale nigdy nie miałem problemu z tym, żeby pozyskać takie informacje. Właśnie tak jak mówię, o typie własności, nie o konkretnym właścicielu. Jeżeli są na geoportalu, znaczy od tego proponuję zacząć. Bardzo często są. Wielokrotnie się z tym spotykałem, że jest to taka osobna warstwa, która pokazuje w zależności od tego, jakiego używamy koloru, to ten podział na grunty publiczne, prywatne i jeżeli są tam jakieś szczegółowe informacje, to możemy się dowiedzieć, które grunty publiczne są własnością jakiego podmiotu. Czy są powiatowe, Skarbu Państwa, gminne, Lasów Państwowych itd. Wykładu mailem, okej, dobra. Czy mapy powodziowe są wiążące? To jest skomplikowane. Mapy powodziowe, znaczy map powodziowych też nie ma dla wszystkich rzek. One są tworzone powoli i przesyłane do gmin. Ja się jeszcze nie spotkałem z tym, jak gminy reagują na te dokumenty. Pierwotnie, kiedy ten system planowano, ustanawiano, miało być tak, że mapy zagrożenia powodziowego miały być podstawą do wprowadzania zakazów zabudowy na poszczególnych obszarach, w studium, a potem w planów miejscowych, ale ja nie wiem, jak to będzie działało w praktyce. Także jeszcze to jest jakoś przed nami. Ile czasu trwać mogą prace nad przygotowaniem nowego studium uwarunkowań? Tak jak mówiłem, pewne rzeczy są prawnie narzucone co do minimalnych terminów. Myślę, że gdyby to wszystko zsumować i popatrzeć na to tak od strony praktycznej, ile te prace faktycznie trwają, to plan sporządza się około 8-9 miesięcy, studium około roku. Przy czym, jeżeli mamy do czynienia z jakąś skomplikowaną sytuacją urbanistyczną i to skomplikowanie może wynikać z różnych rzeczy, na przykład, nie wiem, z niewyjaśnionych planów zarządców dróg, nie wiem, z lokalizacji jakichś uciążliwych funkcji, wówczas te prace mogą się wydłużać i mogą trwać nawet kilka lat. To może być 5-6 lat, to może być czasami więcej. Może być też tak, że prace nad studium wydłużą się ze względu na ilość spływających wniosków i uwag. Czy zgodnie z artykułem 17 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązkowe jest zawiadomienie sąsiednich gmin?
artykuł 17 odnosi się do procedury sporządzania planu miejscowego, artykuł 11 odnosi się do sporządzania studium. W przypadku studium Państwo zawiadamiacie gminy sąsiednie, w przypadku planu miejscowego zawiadamiacie gminy wówczas, kiedy plan no jest jakby dotyczy obszaru obrzeżnego gminy, czyli jakby mogą być na nim zlokalizowane inwestycje celu publicznego w znaczeniu ponadlokalnym, czyli nie wiem, może być przeprowadzona tam droga, która będzie łączyła dwie gminy, no i wówczas trzeba uzgodnić przebieg tej drogi. Czy rozbiórka jakiegokolwiek obiektu wymaga pozwolenia? Rozbiórka niektórych obiektów wymaga, w większości wymaga pozwolenia na rozbiórkę. I nigdy nie odpowiadam tak w ciemno, jak ta reguła wygląda, ponieważ to jest część prawa budowlanego, która zmienia się bardzo często. Jeżeli Państwa interesuje to, jakie obecnie obiekty wymagają zgody na rozbiórkę, proszę zajrzeć do prawa budowlanego. Tam jest katalog tych funkcji. Tych obiektów, tych typów obiektów, które takiej zgody wymagają. Czy do zatwierdzenia planu miejscowego potrzebna jest uchwała o aktualności studium? Nie. Do zatwierdzenia planu miejscowego potrzebne jest stwierdzenie faktu, że plan miejscowy nie narusza studium. Uchwała związana z aktualnością studium czy planów miejscowych to jest taka uchwała, którą podejmuje Rada Gminy co najmniej raz w trakcie kadencji, po przeanalizowaniu przez wójta, burmistrza, prezydenta tego, czy plany są, czy nie są aktualne. I to jest osobna rzecz. Ta ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i aktualności dokumentów planistycznych to jest jedno zadanie, a uchwalanie, zatwierdzanie planów miejscowych to jest drugie zadanie. I tak jak mówię, może być taka sytuacja, że studium jest w jakimś części nieaktualne. Państwo przystąpiliście do sporządzania zmiany studium, żeby to studium zaktualizować. I mimo to uchwalacie plany miejscowe, które są zgodne z tym studium. Także prawo dopuszcza takie sytuacje i tak widziałem, także to się dzieje. Jak długo po podjęciu uchwały można tę uchwałę zaskarżyć? Tak, to jest też pytanie bardziej do prawnika niż do mnie urbanisty, ale jest tak, że teraz nie chciałbym Państwa skłamać, że do miesiąca od podjęcia uchwały możecie Państwo wnieść o usunięcie naruszenia prawa do organu, który tę uchwałę przyjął. I bodajże do 60 dni chyba Państwo macie na wniesienie skargi do sądu administracyjnego, ale to jeszcze wymaga potwierdzenia przez prawników, którzy się zajmują już potem dyskusjami z sądami. Ważne jest to, że nie możecie Państwo tak po prostu zaskarżyć planu miejscowego, tylko musicie jakby dowieść swojego interesu, czyli jakby udowodnić, że Państwa tutaj głos, interes jakoś został naruszony i z tego powodu plan może być nieważny. Jakie są dobre praktyki dotyczące prawidłowego planowania przestrzennego? Do czego zmierzać, czego unikać? Na przykład mieszanie funkcji, przewidywanie przerwów zielonych w jakimś procencie i tak dalej. To już jest doktryna, to już jest przestrzeń ideologii urbanistycznych. Urbaniści się spierają o to, co to znaczy dobre miasto czy dobra gmina. Także nie ma takiego katalogu. Część urbanistów twierdzi, że trzeba budować miasta gęsto zagospodarowane, czyli budować niskie obiekty, blisko usytuowane. Część uważa, że należy robić dokładnie przeciwnie, czyli budować wysoko i zabudowę rozrzedzać, wprowadzając dużą ilość terenów zielonych. Część osób uważa, że mieszanie funkcji jest złe i że należy funkcje od siebie odseparować. Część osób uważa, że wręcz przeciwnie, że funkcje należy wymieszać, bo historycznie miasta były ukształtowane w taki sposób, że na parterze mieliśmy usługi, mieliśmy sklep, jakiś warsztat, a u góry mieszkaliśmy, tak? Czyli właściciel tego warsztatu miał mieszkanie usytuowane powyżej. Architekci urbaniści modernistyczni, czyli ci, którzy działali 40, 50, 30 lat temu, twierdzili, że wszystkie strefy w mieście należy projektować osobno, że mieszkania powinny być w jednej dzielnicy, zakłady przemysłowe w drugiej. To oczywiście miało swoje uzasadnienie, bo przemysł XIX-wieczny był okropny i niszczył zdrowie ludzi i mieszkańców, więc z tego powodu wymyślono taką doktrynę.
Także ja polecam jakby poznawać różne punkty widzenia. I to jest tak, że to, co znaczy dobre miasto czy dobra gmina, to będzie doskalowane do tego, w jakim mieście działamy, jakie miasto projektujemy. Myślę, że warto przede wszystkim spojrzeć, jak jest ukształtowane otoczenie, bo inaczej będziemy projektować w obszarach zabytkowych, takich XIX-wiecznych, gdzie mamy kwartały zabudowy usytuowane wzdłuż dróg, szpalery drzew i tak dalej, a inaczej będziemy projektować w obszarach osiedli wielorodzinnych, blokowych, czy osiedli domów jednorodzinnych. Jeżeli chodzi o jakieś takie wzorcowe wskaźniki urbanistyczne, to swego czasu Ministerstwo Infrastruktury próbowało zaproponować takie globalne wskaźniki dla całego kraju i ten dokument krąży w internecie. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to mogę podesłać link do tego dokumentu, gdzie próbowano jakby do każdej funkcji przypisać określony parametr, no ale to nie wyszło poza pracę wewnątrz ministerstwa, no bo tak jak mówię, to jest wszystko kwestia też pewnego sporu doktrynalnego. Czy jest czas określony, w którym Rada Gminy dalej podejmuje uchwałę po uchwale w sprawie przystąpienia do sporządzania planu miejscowego dla miejscowości X? Czy jest możliwość zmuszenia organu wykonawczego, by zabezpieczył na ten cel środki w budżecie gminy w trakcie trwania roku budżetowego? Nie ma terminu. Jeżeli podejmiemy uchwałę inicjującą, może być taka sytuacja, że plan leżakuje, tak jakby czeka na lepsze czasy. Albo nie wiem, prace się ślimaczą ze względu na to, że mamy do czynienia z bardzo trudnym obszarem. I czy można zmusić organ wykonawczy, by zabezpieczył na ten cel środki? Nie wiem, czy jest narzędzie zmuszania, to już na pewno nie na gruncie prawa urbanistycznego, ale może być tak, że Rada Gminy podejmuje 14 uchwał i decyduje o tym, że w danym roku będziemy pracować nad dwiema pierwszymi, w kolejnym nad trzema kolejnymi, ale może też być tak, że będzie Rada Gminy prosiła prezydenta o to, żeby sporządził 14 w danym roku. I to już jest władztwo planistyczne gminy, tak? To jest przestrzeń, w której to władze gminy decydują o tym, w jakim harmonogramie, w jaki sposób będą działać. Jakie zagrożenia może rodzić stworzenie planu dla całej gminy miejsko-wiejskiej z perspektywy samorządu? Czy za pomocą planu Rada może dokonać odrolnienia działek? Tak, plan w przypadku obszarów, które nie są obszarami miejskimi, to tylko plan miejscowy służy do tak zwanego odrolnienia, czyli zmiany przeznaczenia gruntu rolnego na cele nierolnicze, więc to jest jedyna droga, z której może samorząd skorzystać. Uchwalenie planu dla całej gminy, tak, oczywiście on może, to może rodzić zagrożenia, chociażby w sytuacji jakby presji inwestycyjnej na obszar gminy, czyli jakby chęci wprowadzenia nowych obszarów pod zabudowę, trzeba będzie wyznaczyć, no nie wiem, nowe drogi. A budowa nowych dróg w dużej części to zadanie własne gminy. I na te drogi trzeba znaleźć pieniądze. Pieniądze będą pochodziły z naszego wspólnego budżetu, czyli z budżetu tejże gminy. I często w środowisku urbanistów dyskutuje się o tym, że jakby wprowadzenie nowych funkcji mieszkaniowych, usługowych wiąże się z tym, że te środki na infrastrukturę techniczną, komunikacyjną, na tę infrastrukturę wspólną, okażą się astronomicznie wysokie. No i co wtedy? No wtedy albo ścinamy te tereny pod zabudowę, ograniczamy ich areał, albo szukamy takiego rozwiązania, które, nie wiem, pozwoli nam pozyskać dodatkowe środki na rozbudowę tej infrastruktury. No ale to już jest kwestia jakichś tam planowania wydatków i racjonalności finansowej władz gminy. Czy ustawa o planowaniu określa minimalną wielkość działki miejskiej pod zabudowę mieszkaniową oraz minimalny procent wymaganej powierzchni? Nie. Ustawa o planowaniu nie wprowadza takich standardów. Tak jak już wspominałem, takie standardy próbowano ustalić, ale one nie są obowiązujące. Urbaniści, pracując nad dokumentami, mają obowiązek przeanalizować ten stan istniejący, odnieść się do tego, jak dany obszar
obszar jest ukształtowany, pomyśleć o różnych zagadnieniach związanych ze stanem środowiska, między innymi właśnie z terenami zieleni, ale nie ma takiej, nie wiem, takiej bariery prawnej, która mówi o tym, że w przypadku terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej to musi być minimum 40% powierzchni biologicznie czynnej, czy maksimum na przykład 30% powierzchni zabudowy. Geoportal nie zawsze jest aktualny. Urząd mi odmawia udostępniania map działek, bo powiat odmawia. Tak, no Geoportal nie, może się zdarzyć taka sytuacja, że nie jest zaktualizowany. Warto spoglądać na Geoportal krajowy, ewentualnie na Geoportal powiatowy. Powiat ma obowiązek prowadzić Geoportal, to jest w ogóle taka ciekawa rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. No i ja myślę, że trzeba naciskać starostwo powiatowe, żeby na bieżąco aktualizowało te dane. No ale tak, jeżeli chodzi o ewidencję gruntów, no to nie jest obszar informacji publicznej. Znaczy Państwo nie możecie złożyć wniosku o dostęp do informacji publicznej w zakresie ewidencji gruntów i budynków. Możecie mapę kupić. Więc jeżeli jest taka sytuacja, że chcecie mieć wiedzę o tym, jak wygląda obecny podział na działki, wówczas musicie kupić mapę ewidencyjną i koszty mapy, no nie mnie oceniać, czy wysokie, czy niskie, no są jakieś i są wyliczane według rozporządzenia i są stałe, to znaczy są uniwersalne dla całego kraju. Czy można jakoś zapobiec zwiększeniu intensywności zabudowy w nowym planie, jeśli infrastruktura drogowa jest już w danej miejscowości przeciążona, zbyt duży ruch na drogach? Możecie Państwo złożyć wniosek o to, żeby ograniczyć intensywność zabudowy, poprosić o to, żeby intensywność była mniejsza, na przykład żeby była w jakiś sposób ograniczona, ale tak jak mówiłem, Państwa wniosek może nie zostać uwzględniony, to znaczy wójt może ten wniosek odrzucić, uznając, że no, polityka gminy jest taka, żeby zwiększać intensywność zabudowy, lepiej wykorzystywać istniejącą infrastrukturę i tak dalej. No ale tak jak mówię, jest procedura składania wniosków, jest procedura składania uwag, więc jeżeli jest tak, że nie zgadzacie się Państwo z jakimś rozwiązaniem urbanistycznym, no to w ten sposób proszę interweniować. To potem z punktu widzenia badania procedury planistycznej, chociażby przez sąd administracyjny, jeżeli do takiego sporu dojdzie, jest ważne, bo sąd będzie przeglądał dokumentację prac planistycznych i patrzył, czy Państwo zajmowaliście się tym problemem wcześniej i czy zwracaliście uwagę wójtowi na to, żeby w lepszy sposób ukształtował tę przestrzeń, w lepszy w rozumieniu oczywiście Państwa wnioskodawców. Prognoza oddziaływania na środowisko do studium. Czy trzeba ją zmieniać za każdym razem, gdy zmienia się projekt studium, na przykład po wyłożeniu? To jest tak, że przepisy nie są w tej sprawie jasne. Co do zasady, jeżeli następują istotne zmiany w studium, przepraszam, to prognoza powinna być uaktualniona, żeby prognoza do dokumentu jakby śledziła to, co się w tym dokumencie dzieje. Ale może być tak, że w dokumencie są wprowadzone zmiany nieistotne z punktu widzenia środowiskowego. Na przykład, nie wiem, zmieni się w jakimś niewielkim stopniu jeden z parametrów studium i wówczas nie ma potrzeby jej aktualizowania. Ale może być też taka sytuacja, że zmienią się przeznaczenia większości nieruchomości w danym sołectwie czy w danej dzielnicy. I wówczas ta prognoza wręcz musi być uaktualniona, bo wpływ na środowisko, na przykład nie wiem, funkcji mieszkaniowej, a produkcyjnej jest bardzo różny i trzeba to w samej prognozie przeanalizować. Także na takie pytanie mogę odpowiedzieć dopiero wtedy, kiedy poznam szczególny ten przypadek, to znaczy będę wiedział o jaki problem chodzi. Bezczynność. To jest pytanie do prawnika. Przyznam się szczerze, że nigdy się nie spotkałem z tym, żeby ktokolwiek skarżył organ za bezczynność w związku z procedurą planistyczną. Też nie chcę się wymądrzeć jako tylko architekt, ale wydaje mi się, że ta skarga będzie bezskuteczna, ponieważ ustawa o planowaniu nie nakłada żadnych terminów na organ, jeżeli chodzi o przygotowanie projektu planu miejscowego już do uchwalenia. Ale tak jak mówię, trzeba to skonsultować z jakąś bardzo mądrą osobą, która dobrze zna prawo administracyjne.
Analiza aktualności studium i planów miejscowych niby ma być tworzona, ale będą to tworzyć pracownicy urzędu, czy musi to tworzyć uprawniony urbanista? No, wynajmuje się urbanistę, nie pracuje on w urzędzie. Analizy aktualności, czyli analizy zmian zagospodarowaniu przestrzennym i aktualności dokumentów planistycznych nie musi dokonywać urbanista. Nie ma już uprawnień urbanistycznych, nie ma izby urbanistycznej, więc pojęcie urbanisty jest szersze niż wcześniej było. Ale tak jak pani tutaj pisze, może się tak zdarzyć, że zrobią to sami urzędnicy. Może to być usługa, która zostanie zlecona na zewnątrz w trybie na przykład przetargu, więc co do zasady jest to zgodne z prawem, że zewnętrzna firma urbanistyczna przeprowadzi taką analizę i przygotuje wnioski z tejże analizy. Radni z naszej gminy wyłączyli z planu część naszej wsi. Chodzi o teren przemysłowy kopalni granitu. Parę lat temu została cofnięta koncesja na wydobycie, m.in. na wniosek mieszkańców o uciążliwości. Radni burmistrz twierdzą, że to dobra decyzja o wyłączeniu tego terenu. Twierdzą, że lepiej nie ruszać tego terenu, bo właściciele firma mogą starać się o wznowienie wydobycia. Czy to prawda? Czy to jest szansa, czy zagrożenie dla mieszkańców naszej wsi? Musiałbym poznać dokładnie ten wątek, ale generalnie jedną rzecz chciałbym powiedzieć, że koncesja jest ważniejsza niż plan miejscowy. To znaczy, jeżeli chodzi o prawo geologiczne i górnicze, jest ustawa, która reguluje tę problematykę. Ta ustawa wprost wskazuje zależności pomiędzy tymi decyzjami administracyjnymi związanymi z górnictwem a planowaniem przestrzennym, no i ta zależność jest jednostronna. To znaczy, ja pracowałem w gminie akurat górniczej, gdzie prowadzona jest eksploatacja, na której terenie prowadzona jest eksploatacja węgla kamiennego. No i wówczas projekty dokumentów, które wykonywałem, wysyłaliśmy do Urzędu Górniczego i to Urząd Górniczy nam odpowiadał, jakie warunki w koncesji są ustanowione. I moim zadaniem było je wprowadzić do planu, to znaczy tak ukształtować zapisy planu, żeby nie naruszać ustaleń koncesji. I to jest istotne. Co do tych wszystkich szczegółów, to musiałbym po prostu wiedzieć, o co dokładnie chodzi, na czym polega ta sytuacja. Samo odstępowanie, przystępowanie do planu tutaj nie ma nic do rzeczy. Najważniejsze jest to, co się podziało z koncesją i czy faktycznie tę koncesję uchylono, czy nastąpiło coś innego. Jeżeli przystępujemy do zmiany studium, to czy musimy aktualizować uwarunkowania? To zależy, czy się zdezaktualizowały. Jeżeli jest tak, że na przykład zmienił się kształt sieci drogowej, zmieniły się uwarunkowania w zakresie ochrony przyrody, w zakresie ochrony zabytków, to tak, musimy zaktualizować tę część uwarunkowań. Może być też tak, że sporządzaliśmy studium przed nowelizacjami ostatnimi i nie mamy bilansu możliwości inwestycyjnych gminy. Zgodnie z obecnymi zapisami ustawy o planowaniu, gmina musi przebadać jakby chłonność terenu, możliwość zagospodarowania nowych gruntów. To jest bardzo skomplikowany proces, który urbaniści muszą przed wykonaniem dokumentu przeprowadzić. Zmiany wprowadzane do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym były wprowadzane bez przepisów przejściowych, czyli te regulacje obowiązują wszystkich. Więc jeżeli jest taka sytuacja, że mamy dokument sporządzony przed tymi zmianami, to wówczas taki bilans musimy sporządzić i wtedy w ogóle może się okazać, że na przykład gmina jest przeinwestowana, to znaczy, że jest wyznaczonych za dużo terenów pod zabudowę i trzeba te tereny ograniczać. No i z tej analizy uwarunkowań powstaje wniosek, który znacząco wpływa na politykę przestrzenną gminy. Także tak jak mówię, trzeba to indywidualnie rozpatrzyć i zastanowić się, czy te uwarunkowania się zdezaktualizowały, czy nie. Plan miejscowy dla miejscowości został uchwalony 10 lat temu. Co parę miesięcy Rada ogłasza konsultacje kolejnych zmian dla wybranych wycinków ulic, poszczególnych działek.
Zmienia to sposób wykorzystania całej wsi, wpływa niekorzystnie na sąsiedztwo. Ledwo jedne zmiany zostają zatwierdzone, pojawiają się kolejne. Niestety to jest zgodne z prawem. To znaczy może być tak, że mamy plan dla całości obszaru, dla całego sołectwa, dla całej dzielnicy, czy wręcz dla całej gminy, a potem robi się z tego coś, co ja nazywam serem szwajcarskim, czyli tak jakby się robi jedną dziurkę, drugą dziurkę, trzecią dziurkę, czwartą dziurkę, piątą dziurkę i robi takie zmiany po działce, po 4 działki, po 10. I to jest zgodne z prawem, tak się dzieje, nie można tego faktu zaskarżyć, nie można tego faktu kwestionować w sposób prawny. To znaczy na pewno należy się zastanawiać nad racjonalnością takich działań i w ogóle o tym publicznie dyskutować, ale no nie możecie Państwo takiej działalności gminy zakwestionować jakąś skargą do sądu czy czymś podobnym. Czy przy wydawaniu warunków zabudowy trzeba uwzględniać wszystkie działki sąsiadujące dookoła? Co jeśli działka znajduje się na granicy gminy i nie możemy ustalić właściciela, to jest nie ma adresu zamieszkania, nikt nic nie wie, nawet w urzędzie danej gminy o potencjalnej rodzinie. Czy możemy uznać, że ustalenie tego jest niemożliwe, czy zawieszamy postępowanie? Nie wiem, czy ja dobrze rozumiem pytanie, ale kiedy gmina przystępuje do ustalenia warunków zabudowy, to bierze pod uwagę obszar analizy o wielkości minimum trzykrotnej szerokości frontu działki i może być tak, że w granicach znajdą się działki o nieustalonym stanie prawnym, ale to nie ma znaczenia, bo gmina bada wówczas stan zagospodarowania, parametry istniejących obiektów, parametry działek i tutaj stan własnościowy nie ma nic do rzeczy. A jeżeli jest tak, że Państwo staracie się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, no to nie wiem, jak, w czym miałoby przeszkadzać własność terenu. Ważne jest też to, że Państwo możecie na przykład wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy dla cudzej działki. To nie jest tak, że tylko właściciel danej działki, danej nieruchomości o taką decyzję może wystąpić. Państwo też możecie to zrobić. Jeżeli jest tak, że mamy do czynienia z nieruchomością sąsiednią, której właściciel czy użytkownik wieczysty mógłby być stroną postępowania, a ten stan prawny jest niewyjaśniony, to przyznam się szczerze, że nie wiem, co w tej sytuacji zrobić, to też jest pytanie do prawnika. Ja się z czymś takim nie spotkałem nigdy przez kilkanaście lat, kiedy uprawiam ten zawód i nie miałem z czymś takim do czynienia, więc myślę, że to jest pytanie do bardzo dobrego prawnika, który zajmuje się akurat tymi kwestiami. Najpierw w centrum wsi dopuszcza się przekształcenie jednej działki w przemysłową, potem z kolejnej przychodzi się. Po cichu małymi kroczkami, degradowane jest przestrzeń mieszkalna, czy tego nie da się jakoś uporządkować? No to tak, to niestety odpowiadam ponownie, że nie da się naciskać przez drogę prawną na władzę, żeby to porządkowały. Oczywiście zawsze można wystartować w wyborach i przyjąć władzę. Będąc radnym gminy, potem łatwiej decydować o tym, jak będą plany sporządzane, ale to radni decydują o tym, czy przystępują do planu miejscowego, czy nie przystępują, ale to radni też decydują o tym, czy odstępują od sporządzania planu miejscowego, więc no, możecie Państwo z radnymi dyskutować na ten temat, czy z wójtem, burmistrzem, prezydentem, ale to jest dyskusja na poziomie, powiedzmy, zasad rozwoju gminy, a nie dyskusja na poziomie przepisów prawa. Nowy projekt kodeksu budowlanego zakłada, że budynki mieszkalne będzie można stawiać wyłącznie na działkę z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej bezpośrednio lub poprzez drogę wewnętrzną na terenie działki. Czy droga wewnętrzna ma jakieś określone kryteria szerokości i wymaga jakichś specjalistycznego pozwolenia? Czy taka droga wewnętrzna przy wydawaniu pozwolenia warunków zabudowy uważana jest jako gminna? To tak, tu jest w tym pytaniu jest bardzo dużo pytań zawartych. Pierwsza rzecz, to co się dzieje z kodeksem budowlanym, to jeszcze nie wiadomo, więc w ogóle bym się o to nie martwił. Do ewentualnego uchwalenia tego dokumentu jest jeszcze bardzo daleko. Na razie zamknięta jest faza konsultacji projektu przepisów, nie ma ustawy wprowadzającej. Centrum Legislacyjne Rządu krytykuje ten dokument, więc tutaj może stać się jeszcze wiele rzeczy. Co do spraw merytorycznych. Obecnie teraz jest podobnie, że Państwo nie musicie mieć dostępu do drogi publicznej bezpośredniego, możecie mieć dostęp przez
przepraszam, przez drogę wewnętrzną, czyli drogę położoną na przykład na gruntach prywatnych, albo drogę, która leży na gruntach publicznych, ale nie spełnia parametrów drogi publicznej, albo możecie mieć dostęp przez tak zwaną służebność drogową, czyli służebność wpisaną do księgi wieczystej działki, przez którą Państwo przejeżdżacie. Także tych dróg jakby uzyskania dostępu do drogi jest bardzo, bardzo dużo. Jeżeli chodzi o minimalne szerokości, no to minimalne szerokości wynikają z przepisów technicznych, z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Tam mowa o przepisach pożarowych i o ile dobrze pamiętam, to jest 4,5 metra, tak? Jeżeli chodzi o dojazd do budynku, żeby zapewnić dostęp w zakresie przepisów pożarowych. Żebym się tylko nie zgubił, tutaj o tym mówiliśmy. Czy rada może w jakiś sposób wpływać na rodzaj projektów architektonicznych? Czy prywatny inwestor może zrealizować budynek bardzo nowoczesny w obszarze zabudowy z przełomu? Tak, to jest... Czy może wpływać? To jest, odpowiedź będzie skomplikowana. Nie może wpływać bezpośrednio, to znaczy nie możecie Państwo zabrać projektu i powiedzieć, ten projekt jest brzydki, chcemy mieć inny. Więc tak nie, ale możecie, no to może być tak, że to właściwie zadanie wójta, burmistrza, prezydenta i rady. Możecie ukształtować zapisy planu miejscowego w taki sposób, żeby one wymuszały na inwestorach dostosowanie się do tego zabytkowego charakteru dzielnicy. Czyli możecie wpisać, że nowe obiekty muszą mieć odpowiednią wysokość zabudowy, odpowiednią kolorystykę elewacji, odpowiednio ukształtowany dach, czyli takimi parametrami możecie wymusić to, że te nowe bryły, te nowe kubatury będą dobrze komponowały się z otoczeniem. Tylko że to musi mieć formę konkretnych zapisów planu miejscowego, a nie polemiki już z konkretną dokumentacją architektoniczną. Czy są ograniczenia dotyczące zabudowy na cele mieszkalne terenów zalewowych? Tak, są ograniczenia na poziomie prawa wodnego i na poziomie przepisów ogólnych. Mogą być też ograniczenia wynikające z planu miejscowego i to też jest taka generalna uwaga. Co do zasady, gmina może na każdym terenie wyznaczyć zakaz zabudowy, tylko oczywiście musi się liczyć z konsekwencjami. Jeżeli to ograniczenie obniża wartość nieruchomości, no to wówczas trzeba będzie zapłacić odszkodowanie. Żeby zdążyć odpowiedzieć na wszystkie pytania, czy przerywanymi liniami można zaznaczyć wielkość budynków? Znalazłem takie linie w planie z 2004 lub 2005 roku. Czy teraz można tak robić i czy takie linie są ważące dla inwestora? Czy takie linie mogą ograniczać prawo własności inwestora i z tego powodu nie mogą być wprowadzane w życie? Nie wiem, co te linie oznaczały. Rozumiem, tak domniemuję, że to chodziło o jakby kształt budynku na działce. Kształtu budynku Państwo nie możecie wyznaczać. Możecie liniami zabudowy określić to, jak budynek będzie usytuowany na działce, czyli określić miejsce, w którym będzie położona jego ściana frontowa, albo określić miejsce, obszar, na którym ten budynek na pewno musi być położony, czyli nie musi być, nie wiem, na linii, ale jakby wewnątrz tego obszaru zakreślonego przez linię zabudowy. Jest to wiążące dla każdego inwestora, który będzie na danym terenie w przyszłości działał. No ale to nie byłoby takie proste, gdyby to nie było, to byłoby prostsze, gdyby to nie było planowanie przestrzenne. Co do zasady jest tak, że jeżeli planu ktoś nie uchyli, no to plan obowiązuje, czyli nawet jeżeli są tam zapisy, które budzą nasze wątpliwości, no to najpierw trzeba jakby poprzez sąd administracyjny wyegzekwować uchylenie tych zapisów, planów w części lub w całości, żeby można było jakby dostosować go do tej formy prawnej, formuły prawnej, którą plan powinien mieć.
czy na obszarze planu można zawrzeć kilka zamkniętych wieloboków liniami ograniczającymi zabudowę takimi ząbkami. Tak można zrobić to w dowolny sposób. Ustawa tutaj nie narzuca żadnych ograniczeń. Mówi o liniach zabudowy od terenów publicznie dostępnych. Mówi wreszcie w przepisach o drogach mamy informacje o tym, jak linie zabudowy muszą, w jakiej odległości minimalnej muszą być usytuowane linie zabudowy od dróg. Ale musicie zawsze Państwo pamiętać, czy gmina musi pamiętać o tym, że każda decyzja planistyczna ma swoje konsekwencje i jeżeli kształt tych linii będzie niczym nieuzasadniony i to będzie, powiedzmy tak kolokwialnie, jakaś fanaberia i będzie niewspółmiernie ograniczała możliwość dysponowania nieruchomością na cele budowlane, to ten kształt linii zabudowy może zostać zakwestionowany. Także tutaj nie ma generalnej reguły. Możecie Państwo linię kształtować w dowolny sposób w granicach tych ograniczeń norm prawnych, no i to już jest potem tylko kwestia jakichś merytorycznych rozstrzygnięć. Czy są jakieś dobre praktyki, że na przykład raz w roku o określonym terminie Rada zbiera sugestie mieszkańców lub przedsiębiorców i przystępuje do wprowadzania zmian? Spotkałeś się z czymś takim, czy to zawsze zależy od widzimisię radnych? To jest tak, że dobre praktyki są, w ogóle jest sporo gmin, które w bardzo ciekawy, rozbudowany sposób konsultują dokumenty planistyczne. Są gminy, które spotykają się których władze regularnie spotykają się z mieszkańcami i gromadzą informacje o ich poglądach na zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym. To nigdy nie przybiera formy jakiejś regulacji prawnej, typu, nie wiem, aktu prawa miejscowego, czy jakiegoś spisanego, skodyfikowanego zwyczaju. Tych przykładów można znaleźć sporo. Na przykład Fundacja Wspomagania Wsi, w której dzisiaj jesteśmy i której tablicę widzicie za mną, zrobiła projekt dotyczący planowania przestrzennego w 3 gminach wiejskich i tam te gminy, z którymi pracowaliśmy, zdecydowały się na to, żeby angażować mieszkańców w bardziej skomplikowany sposób niż tylko okazjonalny kontakt wynikający z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dobre standardy wyznacza też Warszawa, myśląc już o zupełnie innej skali, gdzie Stowarzyszenie Odblokuj zrobiło rozbudowane konsultacje dotyczące planu miejscowego również na etapie zbierania sugestii i wniosków od mieszkańców i przedsiębiorców, także można te dobre praktyki podglądać. Ważne jest też to, że akurat tej kwestii władze centralne są bardzo świadome. Od kilku miesięcy realizowany jest projekt taki systemowy w kilkuset gminach w Polsce dotyczący rozbudowy procedur partycypacyjnych, także może być tak, że na naszych oczach to się w ogóle wszystko pozmienia i będziemy mieli do czynienia z lepszymi procedurami planistycznymi, przynajmniej od tej strony partycypacyjnej. Dziękuję bardzo.